Dzień dobry, jest środa 22 stycznia. Marta Szulawska zaprasza na przegląd najciekawszych informacji z regionu, czyli wydarzenia telewizji Streameo. Maturzyści zatańczyli poloneza na placu ratuszowym. Ogromne zainteresowanie klubami seniora. To był niecodzienny widok. Na placu ratuszowym jeleniogórscy maturzyści zatańczyli poloneza. Aż 180 par tegorocznych maturzystów zatańczyło poloneza na placu ratuszowym. Wydarzenie odbyło się już po raz trzeci, a jego organizatorem był Zespół Szkół Rzemiosł Artystycznych. Chcieliśmy wprowadzić taką imprezę, która miałaby integrować maturzystów, ale jak widać po kolejnej edycji nie tylko, bo włączają się mieszkańcy, także bardzo nam miło. Taki czas przypominający, że już niedługo studniówka dla maturzystów, a dla nas to takie miłe rozpoczęcie nowego roku. Tuż przed zatańczeniem poloneza abiturienci, którzy prowadzili orszak, nie ukrywali, że podczas 2 miesięcy przygotowań zdarzały się różne sytuacje, miłe i stresujące. Już trochę się przygotowywaliśmy. Czasami było ciężko, były jakieś kłótnie, ale wszystko wychodziło na to, że się nauczyliśmy tak, że po prostu go potrafimy. I ja oczywiście jestem pierwszą parą, tutaj kolega jest z drugiej. Jest to taniec, który wymaga od nas przede wszystkim troszeczkę dostojeństwa, spokoju. Taniec narodowy, bardzo piękny i uważam, że trzeba kultywować takie tradycje. Pokazać im też, że nie tylko są tańce jak w dyskotece, ale też właśnie tak nasze polskie tańce narodowe, które są pięknymi tańcami. Wydarzenie przyciągnęło sporo mieszkańców Jeleniej Góry, a dla niektórych była to także sentymentalna podróż w czasie. Chcemy sobie po prostu przypomnieć, prawie 50 lat temu żeśmy tylko poloneza zatańczyli. No i wspomnienia miło. 55. Po prostu. A po drugie jest rzeczywiście bardzo fajna tradycja, że po prostu to jest zrobione na placu ratuszowym, że możemy, każdy może to zobaczyć. Wspólny polonez zakończył się wspólnym zdjęciem. Teraz przed maturzystami kolejne, bardziej wymagające zadanie, czyli matura. W Kowarach i Mysłakowicach powstały kluby seniora i z miejsca stały się hitem. Gabriela Stefanowicz. Najważniejsze to jest zrobić sobie jakiś projekt, według którego się będzie pracować. A jak już będzie plan, trzeba namówić przyjaciół i znajomych i zacząć działać, a efekty przyjdą same. Najlepszy dom seniora, najlepsze koło emerytów i najlepsze koło gospodyń wiejskich. Bo my bardzo tutaj współpracujemy wszyscy, kochamy się, nie ma między nami spięć. No i wszystkie dziewczyny, koleżanki, jak widać, są bardzo, bardzo pracowite i chętne do pracy. Seniorzy z Mysłakowic po wielu latach oczekiwań doczekali się klubu seniora z prawdziwego zdarzenia. Nie dość, że mają salę do spotkań, to otrzymali świetnie wyposażoną kuchnię, w której mogą rozwijać kulinarne talenty. To jednak nie koniec. Mamy kółko sportowe, znaczy mamy kółko muzyczne tak zwane, nie? Klub seniora, wszystko jest. Fajni, bardzo fajni. Pomagamy, gdzie potrzeba, zawsze pomagamy. We wszystkim. Pomysłów seniorom nie brakuje. Jednym z nich jest silna współpraca z dziećmi i młodzieżą. Mamy nadzieję, że będziemy prowadzić zajęcia, które będą integrować całe to społeczeństwo, pokolenie najmłodsze z tymi najstarszymi i tymi pośrodku. To jest miejsce dla nas, że tam młodzieży mogą pomagać starszym osobom. No i starsi młodzieży, co? Tak, starsi młodzieży. Kilkanaście kilometrów dalej powstał klub seniora w Kowarach, który także cieszy się ogromnym zainteresowaniem. Dziś uczęszcza do niego ponad 40 osób. Bardzo dobrze jest, zorganizowany. Mamy wycieczki, mamy różne imprezy, jakie tylko, no w ogóle jest wspaniale. Kowarscy seniorzy mają do dyspozycji świetnie wyposażony klub, który czynny jest codziennie. Jest sala do ćwiczeń, gdzie obecnie seniorki mają zajęcia z aerobiku, gdzie poranną gimnastykę. Mamy kuchnię, gdzie będą przygotowywały swoje posiłki, miejsce spotkań, salę, tak jakby sala konferencyjna, możemy to nazwać, gdzie seniorki się spotykają codziennie rano.
Kluby seniora cieszą się ogromnym zainteresowaniem. Osoby starsze mogą w nich rozwijać nie tylko swoje pasje, ale także zdobywać nowe umiejętności, a przede wszystkim pobyć razem w miłym towarzystwie. Patrząc na energię, jaką mają seniorzy z Kowary Mysłakowic, wiadomo, że jeszcze nie raz nas zaskoczą. Wszystkich zapraszamy, wszystkich. Od 60-latków do ponad setki. Miejsca spotkań dla najstarszych mieszkańców Kowary Mysłakowic powstały dzięki rządowemu programowi Senior Plus, a już niedługo kolejne takie miejsce powstać ma w Jeleniej Górze. Po raz 14 w Szklarskiej Porębie odbyło się spotkanie Ludzi Gór. Specjalną nagrodę otrzymała Ania Rusowicz. Od kilkunastu lat w Szałasiu Państwa Sieleckich przy wodospadzie Kamieńczyk odbywa się spotkanie inne niż wszystkie. To właśnie tutaj raz w roku spotykają się ludzie, którzy dbają o bezpieczeństwo i rozwijają ruch turystyczny w Szklarskiej Porębie. Spotykają się przede wszystkim główni bohaterowie tego wydarzenia. Przewodnicy, pracownicy GOPR-u, księża, mieszkańcy Szklarskiej Poręby, radni, którzy chcą i powinni sobie dużo w tym miejscu naopowiadać o bieżących sprawach i przyszłości naszych pięknych karkonoszy. Wśród nich są m.in. goprowcy i przewodnicy sudeccy. Ja się bardzo cieszę, że możemy się tutaj wszyscy spotkać, wszyscy, którzy są związani z górami. Ale to nie jest tylko to, że my się tutaj spotykamy dzisiaj ważne. Ważne jest to, żebyśmy też pamiętali o tych wszystkich, którzy bywali tutaj z nami, ale niestety oni już odeszli, tak jak Włodziuch Osterkiewicz, historia przewodnictwa, ratownik GOPR-u, jak Maciek Abramowicz, który też niedawno odszedł. To także czas podsumowań i snucia planów na przyszłość. Dla nas jako dla PTTK-u był to bardzo dobry rok. Przede wszystkim poza taką działalnością programową zdobyliśmy pieniążki na ostatni etap remontu murów zamku Chojnik i dokończyliśmy remont tych murów, także w końcu nam się nie zawalą. Podczas tego wyjątkowego spotkania wręczany jest tytuł Ducha Gór. Nagroda Ducha Gór to nagroda za wybitne zasługi dla promocji Szklarskiej Poręby, ale przede wszystkim to nagroda dla tych, którzy mają w sobie naszego Ducha Gór, czyli takich osób, które pokochały Szklarską Porębę i z sercem o tej Szklarskiej Porębie opowiadają wszem i wobec. Kapituła postanowiła wyróżnić osobę, która sprawiła, że początek roku w mieście pod Szerenicą jest magiczny i rozśpiewany. Hej dziewczyno, hej! Masz w sobie Ducha Gór. Były łzy radości i wielka, nieskrywana radość. To jest chyba najpiękniejsze wyróżnienie, jakie w życiu dostałam. To wielkie szczęście. Ja wam strasznie zazdroszczę, zwłaszcza tym, którzy przyszli na świat właśnie na tej ziemi. Czasami jest też tak, że musimy odbyć wiele kilometrów na drugi koniec świata, żeby znaleźć swoją ziemię. Ale to nie koniec niespodzianek. Ania Rusowicz, by zostać członkiem Sudeckiego Bractwa Walońskiego, musiała przejść 3 próby. Żeby zostać przyjętą w poczet ludzi pozytywnie zakręconych do Sudeckiego Bractwa Walońskiego, będzie musiała przejść kilka prób trudnych. Nie wiadomo, czy przeżyje. To jest to, co lubię. Pierwsza próba najzwyklejszej pokory wobec gór. Piosenkarka musiała kadzić się dymem, następnie została naznaczona, a ostatnią próbą było zabicie w dzwony. Szczęśliwie wszystko zakończyło się sukcesem, a kamień, który otrzymała, zapewnić ma jej powodzenie i dodać energii. Okazało się, że Ania Rusowicz skrywa jeszcze wiele tajemnic. Mam taki swój pokój, jest to pokój czarodziejski. W jednym pokoju stoi teleskop i różne księgi czarów, a w drugim pokoju jest to taki pokój muzyczny, gdzie są wszystkie instrumenty, gdzie tworzę muzykę też, ale znajdują się też wszystkie nagrody, wyróżnienia i wszelkie pamiątki z różnych zakątków świata i tam się wpasują wszystkie pamiątki też ze Szklarskiej Poręby. Gospodarze Państwo Sieleccy tradycyjnie już otrzymali fotografię z zeszłorocznego spotkania. Na tej fotografii akurat nas nie ma, bo byliśmy zaganiani, ale takiego błędu już nie popełnimy i myślę, że na następnych dzisiejszych również chyba też będziemy. Dziękujemy za tak liczne przybycie, za cykliczne przybycie. No i myślimy, że jeszcze to trochę potrwa. W przyszłym roku odbędzie się jubileuszowe 15. już spotkanie ludzi, dla których góry to drugi dom.
Dużym zainteresowaniem cieszyło się w tym roku pierwsze spotkanie w ramach karkonoskich inicjatyw obywatelskich. Wzięli w nim udział karkonoscy samorządowcy, senatorowie i marszałek. W siedzibie Karkonoskiego Sejmiku Osób Niepełnosprawnych odbyło się pierwsze w tym roku spotkanie zorganizowane przez Ruch Społeczny Karkonoskie Inicjatywy Obywatelskie, w którym udział wzięli dolnośląscy samorządowcy, parlamentarzyści, jak również przedstawiciele jeleniogórskich organizacji pozarządowych. Podczas spotkania podjęto tematykę zrównoważonego rozwoju Dolnego Śląska oraz zbieżności polityki regionalnej Kotliny Jeleniogórskiej z kierunkami podejmowanymi przez samorząd wojewódzki oraz rząd. Ważne są takie spotkania i bardzo cenne, nie tylko dla nas samorządowców, ale także przedstawicieli organizacji pozarządowych, a na sali było kilkunastu przedstawicieli różnych organizacji. Usłyszeliśmy dzisiaj bardzo dużo informacji, dobrych informacji o tym, co zostało już zrobione w naszym regionie, o tym, co zostanie zrealizowane w najbliższym czasie. Podzieliliśmy się też uwagami, wątpliwościami i tym, nad czym powinniśmy się w najbliższym czasie pochylać, także aby chociażby poprawić funkcjonowanie służby zdrowia na naszym terenie. Pan marszałek, a obecnie przemawiający pan senator Mróz mówi o wyjątkowo skomplikowanej sytuacji, która wynika przede wszystkim z faktu za małej ilości lekarzy i pielęgniarek i wydaje się, że pieniądze w tej materii są absolutnie drugorzędną kwestią. Problem, przed którym na pewno nie da rady ani starostwo powiatowe, ani miasto Jeleniej Góry. Myślę, że trudno jest też, będzie to opanować przez województwo. Oczywiście problemy dotyczące służby zdrowia to tylko jedno z zagadnień, jakie poruszono podczas spotkania. Dyskutowaliśmy na temat na przykład zaangażowania się samorządów w Fundusz Solidarnościowy. Tak? No, to Fundusz Solidarnościowy dał jedną ważną rzecz. Dodatkowe środki na realizację usług społecznych rozwijających się w Polsce, takie jak na przykład asystentura opieka wytchnieniowa. W ubiegłym roku pojawiło się 100 milionów złotych do zagospodarowania. Wykorzystano samorządy, gminy, powiaty wykorzystały tylko 20 milionów złotych. No to jest pytanie, dlaczego? Są pieniądze, warto po nie sięgnąć. Czasami no tutaj w tej dyskusji też przebijały takie argumenty, że niektóre samorządy nie chcą współpracować z rządem, tak, bo to co rządowe to złe. Moim zdaniem powinniśmy przestać o tym w taki sposób myśleć. Rozmawiano także na temat problemów związanych z turystyką w Kotlinie Jeleniogórskiej. Jest nieco kwadraturą koła, aby Jelenia Góra, czy też Kotlina Jeleniogórska, region, w którym jest 50% wszystkich miejsc noclegowych z województwa dolnośląskiego, nie miała tak łatwej dostępności. Droga od Czech przez Szlarską Porębę, od Złotoryi przez, czy od Legnicy przez Kapele, czy też ta słynna droga przez Mękę, od Bolkowa do Kaczorowa, no to nie są elementy, które przyciągałyby naszych turystów, a jednak, a mimo wszystko, tych turystów coraz więcej przybywa. Kolejne spotkanie odbędzie się 31 stycznia. Nie lada gratkę dla miłośników musicalu i najpiękniejszych przedwojennych piosenek przygotował zespół Zdrojowego Teatru Animacji. Na afisz wszedł spektakl Chymar z Homarem. W kalendarzach i na scenie Zdrojowego Teatru Animacji lata 20., a wraz z nimi przedwojenne szlagiery, które nuciła cała Polska. Teksty Chemara, Tuwima czy Wlasta nic się nie zestarzała, a w nowych aranżacjach nabrały świeżości i lekkości. Warto zobaczyć ten spektakl, dlatego że my, aktorzy Zdrojowego Teatru Animacji, pokazujemy tutaj nasze twarze, których chyba wydaje mi się, no jeszcze do końca nie pokazaliśmy. Pokazujemy to, że warto przyjść do Zdrojowego Teatru Animacji i że to dorośli mogą też tutaj świetnie się bawić. Dzisiaj się już tak nie robi takich piosenek, w sensie, że to są idealnie po prostu sylabicznie podane, zrymowane. Też ten kontekst taki, takiego, no byśmy powiedzieli teraz archaiczny, ale to są lata 20. ciągle i to jest takie przyjemne do słuchania. I to był kiedyś pop. Jeździć nie warto, łowić nie warto, stracić nie warto, zarobić. No, jedno co warto, to upić się warto, siedzieć i płakać, i śpiewać to warto.
Po raz kolejny aktorzy Zdrojowego Teatru Animacji udowadniają, że świetnie czują się w sztukach dla dorosłych, a śpiewanie staje się ich domeną. Jest to dla nas duże wyzwanie, ponieważ jeszcze nie mieliśmy w repertuarze spektaklu, który opierałby się w 100% na piosenkach. Myśmy chcieli stworzyć spektakl, który jest spektaklem niewspomnieniowym. Chcieliśmy stworzyć spektakl, który daje radość dziś i teraz, dlatego że te tematy tych piosenek, jakość tych piosenek jest tak wybitna, że po prostu powinny być na stałe w polskiej kulturze. Jeśli w zaciszu domowym nucicie tango milongę, seksapil czy umówiłem się z nią na dziewiątą, to nie możecie przegapić spektaklu Hemar z Homarem. Przeboje przedwojennego kabaretu posłuchać będzie można już 26 stycznia. To wszystko, co dla Państwa przygotowaliśmy. Dziękuję serdecznie za uwagę i w imieniu Klaudii Rusek zapraszam na piątkowe wydarzenia.